Towarzysze, więc jutro będziemy obchodzić 102. rocznicę rewolucji październikowej i z tej okazji chciałbym przekazać wszystkim widzom kanału Odrodzenie Komunizmu rewolucyjne pozdrowienia. No, przede wszystkim chciałbym wam dodać, towarzysze, otuchy. No, tak jak zaczynałem działalność polityczną ponad 20 lat temu, żyliśmy wtedy w czasach takiego triumfu ideologii antykomunistycznej, która to powtarzała, że nie ma już więcej alternatywy dla systemu kapitalistycznego. System kapitalistyczny ostatecznie zwyciężył i teraz cały świat będzie tutaj miał świetlaną kapitalistyczną przyszłość. I była to pewna ideologia, którą podchwyciły wszystkie partie polityczne we wszystkich chyba krajach na świecie. W ostatnim roku widzimy, że system kapitalistyczny, przede wszystkim na polu ideologicznym, wpadł w duży kryzys. Ten kryzys właściwie objął mnóstwo różnych krajów. No, tutaj we Francji, gdzie mieszkam, niecały rok temu zaczął się właśnie ruch żółtych kamizelek. Ruch ten wyrażał taki ludowy sprzeciw biednych Francuzów wobec neoliberalnej polityki Macrona. No i ten sprzeciw wobec polityki właśnie takiej podporządkowanej światowej finansjerze widzieliśmy w ciągu ostatniego roku, no, w wielu różnych krajach. Wszędzie mniej więcej jest to podobny schemat. Ludzie wychodzą na ulicę, ludzie się buntują, ludzie walczą z policją. Ale są to ruchy spontaniczne, są to ruchy niezorganizowane, są to ruchy, które kontestują pewne elementy systemu kapitalistycznego, ale równocześnie nie proponują innej alternatywy, co dalej robić niż w systemie kapitalistycznym. No, więc widzieliśmy ten ruch we Francji, w ostatnich tutaj tygodniach mamy ruchy w Ekwadorze, w Chile, w Iraku, w Libanie, no pewnie w kilku jeszcze innych miejscach na świecie. No w każdym razie ludzie protestują, ludzie walczą, ludzie są zabijani i te ruchy wszystkie przegrywają. Więc rocznica rewolucji październikowej, ona nam tutaj pokazuje kilka rzeczy. No, pierwsza rzecz jest taka, no, że wbrew tym wszystkim mitom rozpowszechnianym także wśród właśnie środowisk lewicowych, środowisk marksistowskich, mitom rozpowszechnianym moim zdaniem celowo, właśnie takim mitom antyrewolucyjnym, które właśnie krytykują doświadczenia partii bolszewickiej, mówiąc, że teraz, że to nie była prawdziwa droga do socjalizmu, że trzeba tutaj tworzyć jakąś taką oddolną strukturę, spontaniczną właśnie, że klasa robotnicza nie potrzebuje swojej partii, klasa robotnicza czy masy ludowe same są w stanie ten kapitalizm obalić. Nie. Nie są w stanie obalić. To, co spontaniczne protesty prowadzą jedynie do dramatów, prowadzą jedynie do tego, że prędzej czy później dochodzi do konfrontacji z państwem burżuazyjnym, które to państwo burżuazyjne w odróżnieniu od tych wszystkich ruchów protestu jest zorganizowane, ma swoje siły wojskowe i kiedy trzeba, odpowiedni ludzie wydają rozkazy, żeby użyć przemoc. Ta przemoc tutaj doprowadziła we Francji do śmierci, do okaleczenia, do tego, że tysiące ludzi było aresztowanych. Więc no i w tych innych krajach, no, jest jeszcze gorzej. No, te ofiary w Iraku to są liczone w setkach. W Chile to tam kilkadziesiąt osób zostało zamordowanych. Więc chciałbym wam, towarzysze, powiedzieć, że sama kontestacja kapitalizmu i samo wychodzenie na ulicę, no, jeśli nie ma się tej siły właśnie zorganizowanej, jeśli nie mamy tej alternatywy dla dyktatury burżuazji, takiej alternatywy, jaką mieli bolszewicy, którzy po pierwsze mieli partię, po drugie mieli program nie tylko kontestacji systemu kapitalistycznego,
Chodzi o to, żeby wiedzieć, czym ten system kapitalistyczny należy zastąpić. Jeśli tego nie mamy, no to... to... protesty te zostaną utopione we krwi, tak jak właśnie się to dzieje od ostatniego roku. Więc towarzysze, z okazji 102. rocznicy rewolucji październikowej, jeszcze bardziej tutaj widać potrzebę budowy rewolucyjnej partii i te środowiska, które tu partię rewolucyjną chcą zbudować, no dzisiaj jesteśmy taką oblężoną twierdzą, no przede wszystkim ze względu na tutaj represje antykomunistyczne, represje, to znaczy po pierwsze wszystkie siły polityczne, które występują na polskiej scenie politycznej, są to siły antykomunistyczne, więc mamy tutaj do czynienia z różnymi partiami burżuazyjnymi, które mają charakter antykomunistyczny, ale ten antykomunizm jest także rozpowszechniony na lewicy, różne środowiska lewicowe, jakieś anarchistyczne, jakieś oddolne, nawet marksistowskie. Ten antykomunizm wyrażający się właśnie w tej kontestacji potrzeby organizowania się w celu tworzenia partii, w celu przeprowadzania rewolucji, on jest powszechny. Więc no, współczesny antykomunizm wyraża się przede wszystkim tutaj w niechęci wobec środowiska odrodzenia komunizmu, wobec portalu odrodzenia.fr. No i naszym zadaniem, towarzysze, naszym zadaniem politycznym na dzień dzisiejszy jest zwalczanie wszystkich tych ideologii antyrewolucyjnych, więc no, mamy tutaj różne ideologie antyrewolucyjne rozpowszechnione wśród tak zwanych komunistów. No i na pewno nie da się, towarzysze, przejść na wyższy etap, na etap właśnie tworzenia organizacji rewolucyjnej, która to byłaby w stanie iść śladami bolszewików, jeśli nie będziemy w stanie tutaj zniszczyć wszystkich ideologii antyrewolucyjnych. Więc na przykład mamy coś takiego jak Komunistyczna Partia Polski. Komunistyczna Partia Polski, która wystawiła w swoich tutaj szeregach Lecha Fabiańczyka, z Koszalina, który kandydował do parlamentu z listy Lewica. No jakby nawet już nie jest problemem to, że kandydował. Problemem jest to, że pan Fabiańczyk, wspierany przez kanał Bolszewik EU, będący ciągle członkiem Komunistycznej Partii Polski, miał program wyborczy, którego celem było powstrzymywanie rewolucji. I tu jest ta granica, która nas dzieli od KPP. My odwołujemy się do tradycji rewolucji październikowej i naszym celem jest zrobienie nowej rewolucji, która dokończy dzieło, które rozpoczęli bolszewicy. Niestety środowisko KPP, no, ich celem jest tutaj no, powstrzymywanie rewolucji, zwalczanie rewolucji, czyli te wszystkie tutaj siły burżuazyjne, które od roku powstrzymują rewolucję. Tak jak Macron, wysyłając właśnie policję i inne siły do strzelania do protestujących, tak jak Pineira w Chile, tak jak w innych miejscach te siły wojskowe i policyjne strzelając tutaj do protestujących powstrzymują rewolucję, tak jak Komunistyczna Partia Polski chce powstrzymywać rewolucję. Ten człowiek nie został potępiony przez KPP, no czyli cała ta tutaj, no jakby ta plugawa ideologia antyrewolucyjna, no to w tej chwili jakby to zostało rozpowszechnione na całe KPP, ale te ideologie antyrewolucyjne no, są rozpowszechnione wśród innych sił lewicowych, które to dzisiaj ten sprzeciw wobec rewolucji wyraża się przede wszystkim tutaj w powtarzaniu różnych
antybolszewickich mitów tworzonych przez Instytut Pamięci Narodowej i inne tego typu środowiska. Więc jeśli jakiś człowiek, który mówi, jestem lewicowcą, jestem marksistą, no to ja oczywiście wyciągam do niego moją rękę do proletariackiej zgody i mówię, róbmy to co bolszewicy. A on tutaj zaczyna, wyjmuje właśnie z rękawa, no nie, ale nie możemy iść tak jak bolszewicy, no bo to była dyktatura proletariatu. My nie możemy iść tą samą drogą. My musimy iść inną drogą, nie drogą dyscypliny, nie drogą partii, bo to wszystko prowadzi do dyktatury. My chcemy robić spontanicznie, tak jak Marks powiedział, proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. My nie potrzebujemy partii. My, nam wystarczy po prostu taka piękna zgoda. I to samo doprowadzi do tego, że ten świat opierający się na przemocy, na dyktaturze burżuazji, jak on zobaczy takie piękne zjednoczenie ludzi na ulicach, to burżuazja wtedy sama dojdzie do wniosku, że nie będzie z nami walczyć. Więc to są tacy właśnie, tacy naiwni szkodnicy, którzy prowadzą masy ludowe wprost na kule właśnie policji, prowadzą do tragedii. Więc no, co tu możemy, towarzysze, powiedzieć? No, dzisiaj w Polsce ten główny front walki rewolucji z właśnie z przeciwnikami rewolucji, to jest front w stosunku do ideologii komunistycznej, to jest właśnie stosunek do rewolucji październikowej, to jest stosunek do odrodzenia komunizmu, tak naprawdę, towarzysze. Że w tej całej atmosferze, która dzisiaj jest w Polsce, tej wrogości wyrażanej przez system represji, przez policję, prokuraturę, IPN, przez różnych psychopatów, którzy na ulicy skandują hasła, a na drzewach zamiast liści i tak dalej, jest to hasło zresztą realizowane przez gestapo. Hasło właśnie, a na drzewach zamiast liści będą wisieć komuniści. W czasach generalnej guberni gestapo za każdą akcję partyzancką, którą dokonywała Gwardia Ludowa, no to gestapo mówiło, my będziemy tępić komunizm, my będziemy tych komuchów wieszać. Więc ci ludzie, którzy skandują tutaj, a na drzewach zamiast liści będziemy wieszać komunistów, no to w czasach odradzania się faszyzmu, w czasach odradzania się tej takiej ideologii żołnierzy wyklętych, no to nie jest nic nowego, to nie jest jakieś takie szukanie nowego rozwiązania. To jest tak naprawdę powrót do metod faszystowskich, metod tego, co robili hitlerowcy z komunistami w latach tutaj generalnej guberni. Tylko chciałbym jasno powiedzieć, no, hitlerowcy myśleli, że wieszając komunistów w Polsce czy w generalnej guberni, że oni tą rewolucję socjalistyczną wyplenią. I gówno prawda, bo im więcej tych komunistów wieszano, tym bardziej PPR rósł w siłę i kilka lat później PPR przegonił zarówno faszystów polskich, jak i faszystów niemieckich i pierwszy raz w historii Polski doprowadzono do tworzenia społeczeństwa niekapitalistycznego. Więc, towarzysze, no, nie jest łatwo, no, 102. rocznicę rewolucji październikowej muszę świętować w mojej łazience, no. To tylko pokazuje słabość obecnych sił rewolucyjnych. Ale mam nadzieję, towarzysze, że przyjdzie taki czas, że już niedługo, kiedy te wszystkie ideologie antyrewolucyjne na polskiej lewicy zostaną złamane, kiedy zrozumiecie, że trzeba tutaj iść inną drogą, że nie ma innej drogi na wprowadzenie społeczeństwa socjalistycznego, jak rewolucyjna droga, jak droga bolszewików. I ta droga
ta ciężka walka z naszym wrogiem klasowym, ta ciężka walka z burżuazją wymaga od nas także ciężkiej walki ze wszystkimi wrogami rewolucji wśród samych lewicowców. To jest walka, którą prowadzimy dzisiaj. Jak tą walkę zwyciężymy, bez zwyciężenia tej walki, towarzysze, dalszy krok jest niemożliwy. Więc wzywam was, towarzysze, tutaj do wspierania odrodzenia komunizmu i przede wszystkim, towarzysze, w obecnych warunkach tej wrogości wobec komunizmu, no, ktoś, kto wznosi rewolucyjny sztandar komunizmu, od razu naraża się tutaj na wrogość i nienawiść wszystkich. Więc w tym momencie trzeba wybrać, jesteś z nami, albo jesteś z antykomunistami. No, innego podziału nie ma i mam nadzieję, że to na pewno nie jest łatwo dzisiaj no, być przeciwko wszystkim. To nie każdy ma jaja. Większość marksistów właśnie takich, którzy troszkę się tutaj sympatyzowali właśnie ze środowiskiem odrodzenia komunizmu, no nie wytrzymali tej presji, no. Tej presji właśnie tutaj ciągłego ostracyzmu, ciągłego krytykowania przez IPN i powiedzieli: my jesteśmy marksistami, ale antytotalitarnymi, bo po prostu no, nie możemy no, w tym kraju takim jak Polska, gdzie IPN ciągle krytykuje Związek Radziecki, my nie mamy odwagi na to, żeby bronić dorobku Związku Radzieckiego. A my mamy odwagę i ludzi, którzy nie mają odwagi, nie mają jaj, mogę powiedzieć jedno. Tacy ludzie nigdy nie przeprowadzą rewolucji. Więc towarzysze, z okazji 102. rocznicy rewolucji październikowej wzywam was do tego, żebyśmy poszli drogą bolszewików i postawili pierwszy krok w kierunku przygotowywania przyszłej rewolucji socjalistycznej. Ten krok to budowa rewolucyjnej partii opierającej się na rewolucyjnej ideologii, więc precz z tymi wszystkimi pseudolewicowcami, pseudokomunistami, którzy potępiają rewolucyjną drogę bolszewików. Pozdrowienia, towarzysze.